Tak. Odsłaniamy ten paseczek, który tutaj jest wygolony pomiędzy. Bo klucze potem się nie da wmieszczać. Najczęstsze błędy w przypadku kontynentala to są rozety. To są rozety, które są tu, tak? Które są tu, wręcz tu, dwie takie bomby, nie? Na słabiźnie. Bardzo częste błędy, ale to nie tylko w tej fryzurze, ale też w papi klipie, to jest kula, która się kończy tu i od razu się zaczyna noga. Czyli jest taki wałek odtąd dotąd. Tak, nie ma klatki piersiowej, gdzie wiadomo, że gdzieś są żebra, tylko że ktoś po prostu robi tą fryzurę no, aż dotąd. I to są w sumie chyba najczęstsze błędy, które właśnie aż rażą, jak wiesz, jak pies ma mieć sylwetkę, to wiesz, że ma klatkę piersiową, ma odcinek lędźwiowy. Czyli federal też się wcześniej kończy? Tak. Tak, to znaczy tak. Ogólnie i papi klip, i federal, wszystko schodzi ci, jakbyś popatrzyła na pudla z góry, to on ma nawet federale, nawet na peta jak strzygę, to staram się zachować tą sylwetkę, czyli takie lekkie wcięcie w talii z leciutkim rozszerzeniem na nogach, taka troszkę klepsydra. I to wcięcie to macie dokładnie w tym miejscu, gdzie kończy się żebro. Nie dalej, a już na pewno nie. Nie dotąd, tak? Im młodszego macie psa, tym częściej trzeba podnosić głos, żeby wyszło równo. Bo naprawdę czasami się śmieję, że młody głos najlepiej ściągnąć. Pudle srebrne niestety mają to do siebie, że czasem mi beżowieją. I do tej pory nie rozgryzłam dlaczego. Na początku była teoria, zresztą nie tylko moja, że to jest kwestia kosmetyków. Więc jak mi pies beżowiał i się kogoś pytałam, jakiegoś zagranicznego, ja mówię, no mój zbeżowiał, twój jest srebrny, a czego używasz tego? Ach, to dlatego ci pies beżowieje. A czego ty używasz tego? No to ja używam tego, bo jest dalej beżowy. I powiem wam, że ja myślę przynajmniej u mnie, że to jest kwestia wody w kranie. Bo jak kupiłam Winnie, to Winnie się w ogóle bardzo szybko wysrebrzała i ona początkowo była wręcz takim platynowym srebrnym. A po jakimś czasie zrobiła się takim żółto-platynowym. I mieliśmy badania wody, jakieś darmowe, bo przychodził pan, który sprzedawał. I zrobili nam badanie wody. W ogóle cała Nowosolna się chwali tym, że mamy fantastyczną wodę. Tylko że my mamy fantastyczną wodę, jak wychodzi, ale jak już dochodzi do nas, to mamy ponad 100-letnie rury żelazne w ziemi. I na przykład w prysznicu kafelki, to jakbym tak długo nie myła, to potem mam taki rudy nalot. Mamy też bardzo dużo w ogóle w glebie, więc moje są bardzo dobre przypuszczenie. Thank you.
gdybyście popatrzyli z boku, to w sumie to jeszcze jest bok psa. To jeszcze też cina. Czyli nie zostawiam tutaj jakoś tak. To jest prosto to, żeby pokazać pięknie, znajdziemy jakąś piękną łabędzią szyjką na ten kuderek. Ostatnio niestety zauważyłam, że ludzie mają tendencję do mówienia, jaka piękna, długa szyja. Ale we wszystkich razach. A we wzorcu pudel wcale nie ma mieć długiej szyi. Prawda? Znaczy tak, w ogóle z ogonami to było ciekawie. Nie wiem, czy pamiętacie, że kiedyś pudlom ogony golone, cięto. Potem przestano ciąć i się okazało, że praktycznie każdy pudel miał inny kształt ogona. I ktoś we Francji wpadł na pomysł, nie pamiętam, który to był rok, że pudel powinien mieć tak noszony ogon. I fajnie, mnie się też podoba tak noszony ogon. Tylko ciężko to wprowadzić od tak. No i na przykład w srebrnych pudlach zrobili takie wąskie gardłuby, jak wprowadzili przepis, że pudel ma mieć prosty ogon, a 3/4 suk miała pozakręcane, no to te 3/4 suk rzuciło się na tych nielicznych panów, które miały ściśle prosty ogon. No i tym sposobem w chwili obecnej praktycznie każdy srebrny pudel ma Morgana w rodowodzie, czyli jej dziadek. I ciężko znaleźć psa, żeby pokryć sukę, bo wszystko ma Morgana w rodowodzie. Wszystko. A jak już, no dobra, zdublujesz tego Morgana, nie ma sprawy, no to ciężko znaleźć tej suce, która już ma zdublowanego Morgana. Psa bez Morgana. No i wszystko się rozwinęło o ten prosty ogon. No to potem wprowadzili, złagodzili ten przepis i w tej chwili każdy ogon pudla jest dobry, tak długo jak końcówka nie dotyka do nasady. Także w tej chwili nawet takie ogony, takie zwisy, no zgodnie ze wzorcem są prawidłowe. No mnie się takie ogony nie podobają, ale z drugiej strony lepsza różnorodność genetyczna niż wszystko złagane. Asking you a goddamn thing. Thank you.
Jesteś groomerem, a może chcesz nim zostać? Dobrze trafiłeś. Grooming Łączy Ludzi jest właśnie dla Ciebie. Podnieś swoje kwalifikacje, naucz się nowych technik, śledź nowe trendy w groomingu. Grupa Psi Salon Ewa Grabowska stworzyła tę markę właśnie dla Ciebie. Połącz pasję z wykonywaniem zawodu. Nie przegap okazji. Dołącz do nas. Jeżeli chcecie robić to, co kochacie, a kochacie zwierzęta, to dobrze trafiliście. Szkoła Psi Salon Ewy Grabowskiej jest właśnie dla Was. Zawód psiego fryzjera to nie tylko olbrzymia satysfakcja i dobre zarobki. To także praca z niezwykle wdzięcznymi i cudownymi klientami. Jeśli zastanawiacie się, jaką drogę zawodową wybrać lub dotychczasowa Was nie satysfakcjonuje, zapiszcie się na kurs psiego fryzjera w Szkole Ewy Grabowskiej już teraz. Szkoła Psi Salon Ewa Grabowska to 25 lat doświadczenia, nowoczesna baza szkoleniowa, rodzinna atmosfera, a przede wszystkim najlepsza kadra. Nieważne ile macie lat, jakie macie doświadczenie i co robiliście wcześniej. Oferta szkoły Psi Salon Ewa Grabowska jest dostosowywana indywidualnie do każdego uczestnika. Tutaj uczycie się tak długo, jak wymagają tego Wasze zdolności. Nie czekajcie, nie pozwólcie się wyprzedzić innym. Zacznijcie robić to, co kochacie. Zapraszamy do Łodzi na ulicę Pomorską 107. Telefon 507 50 50 30. Tak więc jeszcze jak trafi się Wam taki piesek, który fajnie nosi ogon, to można się pobawić. Jak on tak ślicznie ten ogonek nosi, ładnie tutaj ostrzec taką palenkę. Ale czasami są ogony właśnie takie tak zakręcone i co wtedy zrobić z tym ogonem? Dobra. To ja sobie najpierw zgarniam na bok i taki zakręcony ogonek, tak właściwie ostatnią jednej czwartej nie strzyga, odginam go sobie na bok, żeby mi nie dusiło. Zjedz. Potem, ponieważ ten pies będzie nosił ten ogon zawinięty, no ona i tak nawet nieźle ładnie, to u tych zawijających ogon ja troszeczkę ścinam tego włosa z góry, żeby on nie był taki ciężki i za bardzo nie opadał w dół. Z Tipi ma fajnie, bo Tipi ma ogon tak. To Wam pokażę. Ale daj go. Tak. Tu i tu. Znaczy, no może nie dotyka do tego, ale ma zawinięty. Ale gdzie Ty idziesz? Też bardzo fajnie można ostrzec, żeby ogonek się wydawał. Rzecz, o której niestety notorycznie zapominam. To znaczy, przypominam sobie, ale już po tym jak zapomnę. Są uszy. Bo nie strzygę ich za każdym razem, jak strzygę psa, bo jednak ten włos na uchu wolniej rośnie. Ale na przykład tak jak w przypadku teraz Leki, która dawno nie była strzyżona, no to muszę, więc pamiętajcie. Jakby kto nie wiedział, to ten kawałek ucha został skonsumowany razem z babą. I to jest tak, że ja pół roku zapuszczam ten włos. Pół roku pamiętam, żeby założyć snuda na głowę. Siad. Snud to jest coś takiego. COVID. O, który można założyć, schować uszka. To jest taki uszyty. Nie, one nie, to znaczy one przychodzą, żebym ja ściągnęła. Natomiast ja mam coś innego. Ja to uwielbiam i jakoś tam tych nie używam. To są gacie. Znaczy raz stopy dziecięce. O. I po prostu dużo bardziej mi się sprawdzają rajstopy. Mam w rodzinie dziewczynki w odpowiednim wieku, czyli rozmiar jakiś 1,46 m. W związku z tym, że ten włos jeszcze nie urósł tyle, ile bym chciała, to musicie uruchomić wyobraźnię. Wyobraźcie sobie, że ten włos wszędzie jest dużo dłuższy niż jest. Na wystawę dajecie gumeczki w kolorze psa,
A poza wystawami, w jakim sobie życzycie kolorze, ale nie pchaj się tak bardzo, że dostawisz. Pierwsza gumeczka jest od kącika oka jednego do drugiego kącika oka. Oczywiście do leżenia ma taki ładny swój bałeczek, tylko że go nie wziął. Z kolei między wystawami nie robię tej gumki od razu za kącikiem oka, tylko robię gdzieś w połowie między okiem a uchem, bo one zawsze sobie ten włos wyrywają. Bawią się, podrabią się i tak dalej. Więc jak ona mi zerwie ten włos dalej, to ja na wystawie, jak zrobię gumkę bliżej, to złapię to, co ona urwała. A już na wystawie przypilnuję, żeby ona się szarpała i nie wyrywała. A jak będzie na co dzień chodziła z tą gumeczką blisko oka, to ona sobie pourywa ten włos dużo krócej. Także... Co do rozmiaru gumek, są jeszcze gumeczki mniejsze, takie 8 mm, 5 mm chyba na miniaturze. Mysza, ty zaraz spadniesz, weź. Sposobów robienia tutaj gumeczek, knota, jest mnóstwo, ale kombinujesz. A ja robię tak, że on jest 2 cm nad głową. To delikatnie pociągam do tyłu. Tutaj sobie u niej za bardzo nie mogę pozwolić, bo tutaj kończy się włosek, więc za chwilę by mi wyszedł z tej gumeczki. A potem znajduję gdzieś z tyłu, ze środka gumki, kawałek włoska, który złapię, a całą resztę opuszczę na dół. I robi nam się tutaj śliczna taka banieczka wymagana na wystawie. Potem druga gumeczka. Drugą gumkę robię gdzieś tak u niej na centymetr przed uchem, no może trochę mniej. Jeśli chodzi o wystawy, to łączycie całą przednią z połową drugiej. Z połową drugiej, czyli robimy sobie przydziałek na drugiej. Ale nie wszystkie, tylko część. Połowa drugiej z całą przednią. To jest jedyny moment, w którym ja używam lakieru, bo psikam na grzebień. Wszystko to, co zostało kiedykolwiek przez co nie wyrwane, to przyklejam do